Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Dzisiaj po drugiej stronie komandor, porucznik rezerwy Wiesław Goździewicz, czyli sekcja militarna na Podróży bez paszportu. Zachęcam serdecznie do odsłuchania. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Kłaniam się nisko. Połowa sekcji militarnej gwoli ścisłości. Tak, dzisiaj 50% i 50 może procent szans, nie wiem ile procent szans i wierzyć tym doniesieniom Bloomberga na to, że Ukrainie już pierwszym myśliwce F-16. Tutaj powołują się na własnych informatorów, ale oczywiście wszyscy chcą zachować anonimowość, panie komandorze. Wstrzymałbym się z otwieraniem szampanów, bo to, że ewentualnie pierwsze maszyny tego typu formalnie przeszły na własność Sił Zbrojnych czy Sił Powietrznych Ukrainy, niekoniecznie musi oznaczać, że one już fizycznie znajdują się na terytorium Ukrainy. Wiem, zabrzmi to dziwnie, ale wcale nie wykluczam, że zgodnie z zapowiedziami chociażby amerykańskiego Departamentu Obrony, cykl ten zaawansowanego szkolenia przeszło już kilku ukraińskich pilotów w Stanach Zjednoczonych. Niekoniecznie już wykonują oni loty bojowe czy nawet treningowe na ukraińskim niebie, bo być może jeszcze doszkalają się albo doskonalą swoje umiejętności, chociażby w Rumunii, gdzie przecież powstał ośrodek szkoleniowy właśnie dla pilotów tego typu maszyn. Więc ja, jeżeli miałbym być szczery, sądzę, że gdyby te maszyny już faktycznie znajdowały się fizycznie na Ukrainie, no byłoby o tym głośno w ukraińskich mediach, a nie tylko od anonimowych informatorów Bloomberga. Tym niemniej na razie nie mamy żadnych konkretnych informacji. No, Ukraińcy też mieli symulować, że już te F-16 są. Miejmy świadomość tego, że no chyba nigdy nie dowiemy się prawdy, dopóki nie zobaczymy ewentualnie na placu boju. Kilka maszyn, pierwsze myśliwce. Zastanawiam się, ile ewentualnie takich maszyn mogłoby już w najbliższym czasie pojawić się na froncie. Podobno jest to liczba niewielka i na ile to może zmienić cokolwiek? Podobnie jak w jednym z odcinków sekcji militarnej wspólnie z Tomaszem Leśnikiem szacowaliśmy, że do końca tego roku na Ukrainę trafić może prawdopodobnie 10 egzemplarzy F-16. Informacja ta w pewnym sensie została potwierdzona wczoraj we wpisie na portalu X przez portal warnews.pl. Byłoby to zbieżne z informacjami na temat liczby pilotów, którzy do końca tego roku przejdą ten pełen cykl szkolenia, szacowaną na 20. Niewykluczone, że tak jak wspomniałem przed chwilą, pewna niewielka liczba pilotów już ukończyła ten pełen cykl szkolenia i doszła do, w cudzysłowie, statusu combat ready. I byli to piloci szkoleni w ośrodkach szkoleniowych Air National Guard na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale to mówilibyśmy najprawdopodobniej o maksymalnie 8 pilotach, więc jeżeli przyjąć ten przelicznik 2 pilotów na 1 maszynę, to teoretycznie na tę chwilę moglibyśmy mówić o 4 maszynach, na których ewentualnie można byłoby wykonywać loty. Aczkolwiek w dalszym ciągu uważam, że jeżeli te maszyny faktycznie przeszły formalnie w posiadanie Sił Powietrznych Ukrainy, to najprawdopodobniej jeszcze znajdują się na terytorium Rumunii, gdzie ich piloci przechodzą dodatkowe szkolenie, a same maszyny
prawdopodobnie ostatnie prace serwisowe, obsługowe czy związane z integracją uzbrojenia. Ja zachęcam serdecznie słuchaczy do sięgnięcia po ten odcinek. Tam kompleksowo właśnie pan komandor z leśnikiem komentujecie te kwestie dostarczenia samolotów dla Ukrainy. Ale jeszcze raz, tak podsumowując, te maszyny cokolwiek zmienią w obliczu wojny? Czy to jest na razie, powiedzmy, no, przygotowywanie do jakiejś szerszej operacji? Jak na to patrzeć? No, w tej ilości, i to nawet jeżeli mówimy o 10 maszynach, które do końca roku prawdopodobnie trafią na Ukrainę, no to przełomu na pewno nie przyniosą. To jest tak jak z innymi typami zachodniego sprzętu, który trafił na Ukrainę w ilościach, powiedziałbym, mocno niewystarczających, żeby przynieść jakikolwiek przełom. No, 10 maszyn, no nie uzupełni nawet ułamka strat, które ukraińskie siły powietrzne poniosły przez 2 lata rosyjskiej agresji, bo szacuje się, że ukraińskie siły powietrzne utraciły około 80 samolotów bojowych od początku wojny, więc 10 maszyn, fakt faktem, zdecydowanie nowocześniejszych od wcześniej posiadanych MiG-ów 29, Su-27, czy Su-24, czy Su-25, no to można by powiedzieć, że 10 maszyn mogłoby teoretycznie zastąpić 15 samolotów sowieckiej proweniencji utraconych przez siły powietrzne Ukrainy, jeżeli mówimy o takim relatywnym przeliczaniu zdolności. Więc nie jest to liczba oszałamiająca. Tym bardziej, że według doniesień samego ukraińskiego resortu obrony narodowej, no przynajmniej w początkowym etapie będą one wykorzystywane raczej do wzmocnienia zintegrowanego systemu obrony powietrznej Ukrainy, do przechwytywania rosyjskich środków napadu powietrznego, takich jak amunicja krążąca typu Shahed 136, tudzież Gierań w rosyjskiej wersji, takich jak pociski manewrujące typu H101, H55 czy Kalibr. Na razie strona ukraińska nie przewiduje, przynajmniej oficjalnie, ofensywnego użycia tych maszyn przeciwko rosyjskiemu lotnictwu. Mówi się wręcz, że mają te pierwsze egzemplarze F-16 operować co najmniej w odległości 40 kilometrów od linii styczności. Więc w odległości umożliwiającej ewentualne atakowanie pewnych celów na linii styczności przy pomocy bomb szybujących typu JDAM, rażenie rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej przy pomocy pocisków przeciwradiolokacyjnych typu HARM. No, ale 40 kilometrów od linii styczności oznacza, że maszyny te nie będą w stanie realizować zadań bezpośredniego wsparcia powietrznego dla wojsk własnych. No, a jednocześnie też będą starały się, jak mniemam, trzymać poza zasięgiem rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, a także rosyjskiego lotnictwa myśliwskiego, bo tutaj, jeżeli potwierdzą się doniesienia prasowe o zestrzeleniu ukraińskiego samolotu typu MiG-29 przez rosyjski myśliwiec pociskiem typu R-37M z dystansu przekraczającego 200 kilometrów, no to faktycznie nawet przy uzbrojeniu tych ukraińskich maszyn typu F-16 pociski AIM-120C AMRAAM, to ich zasięg będzie no, o połowę mniejszy mniej więcej niż zasięg pocisków typu R-37M, bo AMRAAM w wersji C dysponować będą zasięgiem około 120 km, a R-37M dysponują zasięgiem przekraczającym 200, mówi się o 230 km. Tutaj oczywiście wiele zależy chociażby od pułapu odpalenia prędkości nosiciela w momencie odpalenia i tak dalej, no ale to dla orientacji, no, mówimy o zasięgach 120 km dla pocisków typu AMRAAM w wersji C, 230 km mniej więcej dla pocisków typu R-37M,
Ale jeżeli chcemy porównywać pociski tak zwanego średniego zasięgu, analogiczne w pewnym sensie do AMRAM-ów, to rosyjskie pociski R-77 w najnowszych wersjach dysponują zasięgiem przekraczającym 160 kilometrów, więc w dalszym ciągu rosyjskie lotnictwo myśliwskie dysponować będzie środkami rażenia powietrze-powietrze o większym zasięgu. I stąd moja taka spekulacja, że przynajmniej na początku ukraińskie F-16 nie będą raczej angażować się w zwalczanie rosyjskiego lotnictwa, skupiać się raczej na zwalczaniu środków napadu powietrznego dla wzmocnienia ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. I drodzy Państwo, jestem ciekaw Państwa opinii. Zmiana na froncie, czy F-16 zmieni oblicze frontu? Jeżeli tak, to w jakiej ilości i czy właściwie te samoloty na froncie już są? Bardzo dziękuję za komentarz. Komandor porucznik rezerwy Wiesław Goździewicz. Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie, dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.